Jak wygląda Twój jadłospis? Co na przykład jadasz najczęściej na śniadanie? W ogóle jest jedna bardzo prosta zasada. Jem wszystko oprócz mięsa, cukru i alkoholu. I jeżeli wyeliminujesz ze swojej diety te trzy rzeczy, naprawdę już później możesz jeść prawie wszystko. Ja jestem osobą, która ma największy problem z rezygnacji z węglowodanów, więc najczęściej na śniadanie jem dwie kromki bezglutenowego, pełnoziarnistego chleba, do tego pomidor i ogórek kiszony. To jest takie śniadanie, które daje mi dużo energii, też jest bardzo sycące i po prostu dobre. Zawsze jem jedną porcję białka dziennie, w sensie takiego szejku proteinowego, a na obiad jem ryby z warzywami. Staram się nie łączyć białka z węglowodanami. Super, a na przykład masz tak, że kolację jesz do określonej godziny? Tak, ja się stosuję do zasad postu przerywanego. Rozpoczynam około godziny 12, kończę około godziny 18 i to jest taki rytm, który mi naprawdę bardzo odpowiada.